jako że jest 1 maja, najpiękniejszy dzień roku, czyli moje urodziny, wysyłajcie pieniążki na moje konto, żebym miał na buty z tej okazji. Nie no, w sumie serio, wyślijcie mi jakieś pieniądze, dawajcie siano, biedaki, ja nie chcę być już biedny. Dobra, premiery w maju, wiadomo, przez tego koronawirusa są trochę przesuwane, więc ciężko tu z czymś ciapić, ale już skoro sezon NBA ma startować prawdopodobnie w Disneylandzie, w Orlando na Florydzie, no to może już te buty się ustabilizują, więc tak. Pierwszego, dzisiaj, mamy premierę KD 13 Home. To Home ma nawiązywać do tych City Edition koszulek Brooklynu. W mojej opinii mi się nie podobają, bardziej podobają mi się albo te Chili, albo... No zawsze zapominam tych złotych nazwy. No nieważne. $160, cena taka jak zawsze, nic nadzwyczajnego. I dzisiaj też mamy premierę, ale nie w Polsce, tylko w USA. Konwersów 4G. G4, przepraszam, G jest pierwsze. W niskiej wersji 110 jest jedno CW i 3 CW w wersji wysokiej. To w niskiej jest kozakiem. Kompletnym kozakiem. Jeśli to wejdzie na Europę, to na pewno to powinno być piękne. To są ich wersja basketball, naprawdę świetne. Dla mnie mega fajne. I tyle, co mogę o nich powiedzieć. I chciałbym je zobaczyć na żywo i pewnie poszukam ich jakiś first impression na amerykańskim YouTubie. I tak, potem 7. Mamy 34 Jordany Low Heritage. $165, czyli wydaje mi się, że tańsze chyba o $10 niż ta pierwsza wersja, na której już Luka Doncic grał ze 3 czy 4 miesiące temu. No fajne. No Jordany 34 ogólnie są fajne w tej wersji low, jako że to dopiero druga kolorystyka, no dla mnie prezentują się nawet lepiej, ale to taka moja opinia. I ta kolorystyka chyba też mi bardziej siedzi niż ta pierwsza. Ale ja bym poczekał jeszcze sobie na następne kolorystyki i niech te buty wejdą na promki, bo wejdą na pewno. I tak, 8. Mamy Lebrony 17. Uptempo. Ma to nawiązywać do Air Max w Uptempo. No jak to Lebron w tym roku dostaje wszystkie najfajniejsze te wówdajki, jakie istnieją. No te buty Lebrona w tym roku to zamiatają jak mata na traczkach. $200, no czyli standardowa cena Lebronów, no to wiadomo, tam niektóre są po te 225, jak właśnie I Am More Than The Athlete. Chyba tylko one były za więcej, no bo tak Monstarsy były tyle samo. Nie, no tylko te I Am More Than The Athlete. Ale wiadomo, to było kolabą. Nieważne, że z filmą, która należy do Lebrona. I tak, 14. Kolejne Lebrony, tym razem Low, kolorystyka Lakers Home, cena $160. Moją opinię o Lebronach Lowach znacie. Ta kolorystyka dla mnie jest ładniejsza na pewno niż Bread. Nie ładniejsza niż Looney Tunes, ale te zdecydowanie ładniejsze niż te Bread i te wszystko inne, co wyszło poza Looney Tunesami. Bardzo ładna ta kolorystyka. W ogóle buty nawiązujące do kolorystyk Lakersów są ładne, mimo że nie lubię Lakersów, ale to trzeba docenić. I tak, z butów teraz do gry wychodzą jeszcze jedne. 15 wychodzą Easy Quantum, $250. I tak, nie widziałem na żywo Easy Quantum, widziałem tylko u Seta Fallera, który je tam dostał i... To są paskudne. Są strasznie brzydkie. Jeszcze $250. Pewnie ilość będzie mega ograniczona. Ja poczekam sobie na jakiś 8-tysięczny drop i może wtedy kupię, jak już ludzie będą skupować po prostu dla zasady i potem będzie retail plus flaszka, a potem będzie retail minus stóweczka, byleby się tego pozbyć. No, więc wtedy sobie dopiero może kupię. Albo gdzieś z drugiej ręki, bo $250 za takie easy to mi się nie wydaje, w szczególności, że są paskudne. No i tyle. I przejdźmy teraz do butów lifestyle'owych. W butach lifestyle'owych mamy teraz w tym miesiącu dwie premiery. Wiadomo, są tam te jeszcze low'y dzisiaj wychodzące, ale ja low'ów nie postrzegam jako buty. Znaczy low'ów jedynek. Mamy tak.
Jutro mamy piątki Fire Red. No wiadomo, piątki Fire Red, no szanujmy się, te buty, każdy szanujący się znawca koszykówki i wielbiciel Jordana powinien mieć, no. No w sumie jedyne piątki, które powinieneś mieć. Może jeszcze te purple, te co w nich Byers Belair latał, ale to jeszcze. No i to, chociaż ta top 3 też ma być pewna w tym roku, ale pomijając to, Fire Red, no must have, rozmiarówka od dorosłego do dzieciaka, dorosły $190, więc no dzięki miłości mojej narzeczonej będę je miał. Tak, kochanie? Tak. Tak, mam to nagrane. Dobra. I dziewiątego, mamy jedynki high, White Game Royale. Mi w ogóle niech się nie podobają. Pewnie zejdą i to dobrze, się sprzedadzą, bo no to jedynki i do tego jeszcze w kolorystyce niebieskiej, ale no mi to do Bread Toe, o, do Bread Toe bardzo mi pasuje ta kolorystyka. Ja bym to nazwał Royal Toe, bardziej tą kolorystykę niż White Game Royale. Ale wiadomo, to oni wymyślają nazwy, nie ja. No. I to wszystko w tej połowie miesiąca. Mam nadzieję, że nic nagle się nie pojawi i nie będę potem narzekał, że znowu czegoś nie dodałem. W następnej połowie miesiąca mamy kilka ciekawych premier, na pewno lifestyle'owych, ale o tym pogadamy 15. Na razie.